Witam Was ponownie, Trwał Pingwin po dłuższej przerwie. Tym razem mam dla Was coś pozornie nieciekawego, czyli starą, PRL-owską, bardzo u nas popularną siekierę. O co chodzi z tą siekierą? No, sprawa jest taka, że generalnie tych siekier PRL-owskich miałem już trochę już u siebie miałem. No. Nic za bardzo z nimi nie robiłem. Jako, że nie były spawane, to po prostu sobie je oczyściłem z rdzy. No i gdzieś tam leżały i rdzawiały znowu. Aczkolwiek pewnego dnia zajechałem do stolarza, takiego starego, z dziada, pradziada. Miał tam u siebie na stolarni nie tylko narzędzia nowoczesne, ale także dużo zabytkowych. Wiedział, do czego są, wiedział, jak ich używać. No generalnie gość z ogromną wiedzą. I tak jakoś puścił mnie na ten zakład, od słowa do słowa, doszliśmy do siekier, zapytałem go, jak tam, czy używał w ciesielstwie i tak dalej, w stolarce tych siekier. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu trochę opowiedziałem o tych amerykańskich, szwedzkich, brytyjskich siekierach. On mi mówi, że tylko kupuje właśnie takie polskie, właśnie tego typu, polskie, zabytkowe, PRL-owskie, o takim nieciekawym kształcie. Mówi, że to są najlepsze siekiery, jakie on zna, wedle jego doświadczenia. Ja mu mówię, że te ucha są takie grube, nieforemne, że to w ogóle takie, no, to są takie kloce, nie? Nie mają, ani tutaj nie mają wypukłości, ani wklęsłości, no są takie lipne, no ale jednocześnie nie chciałem za bardzo naciskać, bo jeśli chodzi o obróbkę drewna, gość miał ewidentnie większą wiedzę niż ja. Ale jak wróciłem do siebie do domu, mówię, co mi szkodzi? Wziąłem do ręku właśnie taką PRL-owską siekierę i zacząłem ją oglądać. Mówię, co potencjalnie ktoś może w tym widzieć? Co tutaj może być takiego ciekawego? No i tak się przyglądam. Przyglądam się tej siekierze. No jest wystarczająco ostra. Przyglądam się tej siekierze i zwróciłem uwagę na profil, na przekrój. Czyli to, że klin tworzy praktycznie kształt trójkąta równobocznego i przy takim kształcie siekiera naprawdę głęboko będzie wchodzić w drewno, ponieważ przy równych bokach, niezależnie od tego, jak głęboko siekierę wbijemy, krawędź śnąca ciągle przecina drewno. Natomiast jeśli siekiera tutaj ma wypukłe lica czy wklęsłe, to tnie sam szlif, który jest, no, jeśli jest płaski, no to tnie sam szlif, a poza nim drewno już się łupie. Także, no chyba, że jest rzeczywiście wklęsły, no to do momentu dojścia do części klina, która jest wypukła, będzie jeszcze cięło. Nie? Ale ogólnie przekrój trójkąta równobocznego jest bardzo, bardzo wydajny, mimo to, że siekiera wydaje się bardzo gruba. Także z racji tego, że miałem taką siekierę już oczyszczoną, wstępnie wyszlifowaną, tylko trochę przytępioną, mówię, osadzę ją, ciężko było dostać trzonek, tutaj jak widać są takie szpary, nie udało się tego osadzić idealnie, na szczęście ucho u góry było trochę szersze, także tutaj się zaklinowało, no i jakimś cudem jeszcze przynajmniej nie popękało, mimo że to jest jakiś, tak jak widzicie, krzywy trzonek bukowy, nie? No, niestety ciężko dostać lepsze, które będą pasowały do tak szerokiego ucha. No, siekiera ma wybite K, co pewnie oznacza kuźnie końskie, i jest waga 1,5, czyli 1,5 kg waga żelezca. Trzonek pewnie waży za 300 gramów plus minus i ma długość 70 cm. Także siekiera powinna być w miarę precyzyjna. Nie wyszlifowałem ją idealnie na trójkąt, bo jak ją szlifowałem, to za bardzo nie myślałem o tym, że będę ją kiedykolwiek używał. Aczkolwiek powinna się sprawdzać dość dobrze. A jeśli tak będzie, to sobie ją potem przeszlifuję. Może idealnie na trójkąt równoboczny, przynajmniej na większą część klina. Także przejdźmy teraz do rąbania i zobaczymy, jak to się siekiera sobie radzi. Zaczniemy tutaj od przerąbania takiej martwej gałęzi. Jest to jakiś miękki gatunek, jakaś topola albo osika, przynajmniej tak mi się wydaje. Sądząc po tym, co tutaj rośnie w koło, także nie powinno być jakoś trudno, no ale zobaczymy, nie? Jest to taki trochę kloc. No
ten trzonek to jest badziewny, muszę się do niego przyzwyczaić. Trochę za wąskie to wcięcie zrobiłem, ale siekiera rąbie zadziwiająco dobrze. Sama końcówka została. Spróbujemy od góry jakoś to przerąbać. Dobra, gałąź się odrąbaliśmy, teraz zobaczymy, jak ta siekiera sobie poradzi z rąbaniem w ten sposób. Czyli gdy stoimy nad kładławec, bardzo wygodna pozycja. Chyba tylko za mały kąt. Najpierw za mały, teraz za dużo mi odbiło. Niemniej jednak była dobrze. Chyba się to już łamie. Mamy tutaj bardzo synkaty kawałek, spróbujemy go przełamać. To jest na jedną kuchę, więc może się to uda. No nie, bo to jest jakiś wysmak. Poszło ale trochę bokiem. W środek. Pękło, ale sęki trzyma. Chociaż możliwe, że teraz będzie ostatnie uderzenie. I się rozłupie.
dość mocno odbija w dłoń. Nie wiem, czy robię za mały kąt. Ciężko jest mi wyczyścić tą siekierę. Pójdziemy na odwiznę, pokrócimy. Nie porównamy. Widzimy, jak ta siekiera rąbie. Dość dobrze, aczkolwiek tutaj lekko uszczerbiłem sobie górę trzonka, ale nic takiego. Rąbie dość dobrze, ale brakuje mi jeszcze trochę wyczucia w jej użyciu. Ostrość swoją zachowała. To cóż, zobaczmy, jak sobie radzi ze struganiem. W ogóle pod jakim kątem ona tnie. Bo może jest za duży kąt. No ale jak widzicie, struga bardzo dobrze. Fakt, że to też nie jest jakieś super twarde drzewo, no ale zobaczcie. No, takie grube feather sticky to idzie robić. Także tnie pod niskim kątem, aczkolwiek jeszcze bardziej bym ją wyszlifował. Ona jest tak gruba, że nawet gdybym rzeczywiście tutaj zeszlifował wszystko na trójkąt równoboczny, to i tak krawędź tąca powinna być na tyle wytrzymała, żeby bezpiecznie tym rąbać bez ryzyka jej uszkodzenia. Strasznie się kruszę. Nie no, struga bardzo ładnie. Gdyby ją jeszcze pod niższym kątem naostrzyć, miałbym wtedy dużo większą kontrolę nad tym, co się tutaj dzieje. No ma ewidentnie potencjał. Nie trafiłem idealnie, ale widać, jak czyste było cięcie. No, sobie porąbałem. Dopiero samą końcówkę rozpukałem. Wiadomo, za mało, żeby tutaj bardzo, bardzo dobrze ocenić jej jakość czy wydajność, aczkolwiek jakiś już tam ogląd na sprawę mam. Nie poluzowało się wcale. Jeśli chodzi o opcję ulepszenia tego żelejca, no to co, na pewno spłaszczyć trochę ten szlif, trochę podnieść, wyprowadzić krawędź tnącą pod niższym kątem. To mógłbym zrobić na pewno. No i jeśli chciałbym jeszcze w poprawę tego włożyć więcej pracy, można by lica mocno zaoblić względem noska i piętki, czyli załóżmy
środek tutaj zostawić taki najgrubszy i od tego wycieniować siekierę w tą stronę i w tą stronę, dzięki czemu jeśli nam się wbije w drewno, to nie będzie się klinować, ponieważ będzie się opierać tylko na tym pasku. Tutaj i tutaj będzie luz, czyli albo nam odbije zamiast się zaklinować, albo najdrobniejszym ruchem wyciągniemy ją z drewna. No i to w sumie jedyne modyfikacje. Z racji tego, że to była siekiera gospodarcza, nie była raczej używana, raczej gospodarcza, siekiera taka uniwersalna. Nie była ona raczej używana do ścinania drzew, tylko takich prac około tego, czyli okrzesywanie, a zatem obcinanie gałęzi ze zwalonego drzewa, jakieś tam drobne łupanie, ewentualnie jakaś wstępna obróbka drewna. Do łupania na pewno też się nadawała przy tej grubości. Myślę, że do tego zastosowania była, no, była dość dobra. Aczkolwiek teraz problem jest taki, że ciężko jest dostać do nich trzonki. Tak jak mówiłem od początku, ucho ma tutaj plus minus 28 mm, o ile mnie pamięć nie myli, samej szerokości. No i problemem jest tutaj spasowanie odpowiednie trzonka. Jeśli chcemy trzonek prosty, no to wiadomo, możemy sobie bardzo łatwo samemu wystrugać. Ale jeśli chcemy podwójnie wyprofilowany, czyli taki, który będzie redukował przenoszenie drgań na ręce, no to wtedy już dużo łatwiej jest kupić i ewentualnie przerobić jakiś trzonek. Tak jak też tutaj widzicie, ja ten klin wbiłem pod kątem specjalnie po to, żeby rozszerzyć ją w tej płaszczyźnie, żeby to ucho rozszerzyć w tej płaszczyźnie, a nie tylko w takiej, bo bałem się, że mi się ten trzonek rozszczepi. Także póki co się nie rozłupło. Tutaj troszeczkę odpadło. Zmiażdżyło się tego drewna, no ale to można powiedzieć, że moja wina. Za dużo drewna tutaj zostawiłem wstępnie. Oczywiście mogę sobie to spiłować albo odciąć. No i gdzieś tam siekiera mi zahaczyła o drewno. Co do twardości, no to póki co nie mam zastrzeżeń. Siekiera nadal, paznokieć nadal się na niej zatrzymuje. Paznokieć nadal zatrzymuje się na krawędzi tnącej, także w ogóle się praktycznie nie stępiła ani nie wygięła. Ogółem, jeśli wala się gdzieś u was taka siekiera, polecam, żebyście sobie ją wyostrzyli, jeśli macie taką możliwość, tak jak mówiłem, na równe tutaj, równe boki na tym klinie, osadźcie sobie i zobaczcie, jak to działa, bo ja szczerze mówiąc, jak widzę coś takiego na skupie złomu, to już nawet nie kupuję, czy gdzieś tam na portalach aukcyjnych, nawet jak jest tanio, ponieważ no, mam takich siekier już za 4 albo z 5, tą jedyną osadzoną. Więcej jakby nie potrzebuje, ale teraz po zweryfikowaniu jej wydajności, no zobaczę, może się zainteresuję bardziej i będę jeszcze takich siekier szukał. Także jeśli macie, osadzajcie, testujcie i ewentualnie dajcie znać w komentarzu, jak się wam sprawuje. Bo rzeczywiście może to być bardzo dobra alternatywa i tania dla nowych siekier o niskiej jakości. No, takie jak spotykamy w marketach. Może lepiej sobie samemu osadzić właśnie taką zabytkową, jakąś dziadkową siekierę, aniżeli kupować nową, która potencjalnie może mieć dużo więcej wad niż ta. Dziękuję za uwagę.